Po raz pierwszy od 61 lat papieska modlitwa Anioł Pański w uroczystość Wniebowzięcia była odmówiona na placu świętego Piotra. Franciszek zrezygnował z letniego pobytu w Castel Gandolfo. Świąteczne rozważanie poświęcił Matce Bożej. Wielkie rzeczy, jakich dokonał w niej Wszechmocny, dotyczą również nas. Przypominają nam, jaki cel nas czeka. Nasze życie nie jest bezsensowną tułaczką, lecz pielgrzymką, która, choć nie pozbawiona cierpień i niepewności, ma pewny cel – dom naszego Ojca, który czeka na nas z miłością. Pomyślmy, czyż to nie jest piękne? Mamy Ojca, który oczekuje nas z miłością, a nasza Matka również jest tam w górze i czeka na nas z miłością, powiedział Franciszek, nawiązując do hymnu Magnificat. Wiara jest sercem całej historii Maryi. Ona jest człowiekiem wiary, wielkiej wiary. Ona wie i mówi o tym, że w historii liczy się przemoc władców, zarozumiałość bogatych, arogancja pysznych. A jednak Maria wierzy i głosi, że Bóg nie zostawia samymi swoich dzieci, pokornych i ubogich, ale wspiera je miłosiernie i troskliwie, strącając władców z tronu, rozpraszając pyszniących się zamysłami serc swoich. Taka jest wiara naszej Matki. Taka jest wiara Maryi. Po modlitwie Anioł Pański papież zapewnił o swej bliskości z poszkodowanymi na skutek katastrofy przemysłowej w Chinach. 12 sierpnia w Tianjin doszło do eksplozji gazów przemysłowych i innych chemikaliów. Śmierć poniosło ponad 80 osób, a kilkaset jest rannych. Niech Bóg pokrzepi ich wszystkich, a także tych, którzy starają się ulżyć im w cierpieniu, powiedział Franciszek.